teraz proszę o powstanie. Sztandar regionu warmińsko-mazurskiego niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność na salę obrad poczet sztandarowy wprowadzić. Witam też nasz zaprzyjaźniony związek, z którym bardzo długo współpracujemy, pomagamy sobie nawzajem. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, przedstawiciela, kolegę Henryka Koreckiego. Przekazuję też najlepsze życzenia od przewodniczącego Komisji Krajowej. Co prawda nie mam to przy sobie, bo przyszło mailowo wczoraj wieczorem dopiero wysyłali, rozmawiałem z przewodniczącym. Bardzo chciałbym być, ale no niestety terminy tak się zbiły, że jutro mamy Komisję Krajową, a dzisiaj jest posiedzenie w Warszawie Prezydium Komisji Krajowej, bardzo ważne. No jak Prezydium bez przewodniczącego, to nie bardzo. Przesyłam w każdym razie najlepsze życzenia owocnych obrad, nam życzy delegatów trafnych wyborów na nową kadencję. Bożym błogosławieństwem, szczęść Boże. Proszę Państwa, Państwo macie przed sobą porządek obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad, który już prowadził zjazdy? Czy wyraża zgodę? Kto jest za tym, aby Wojciech Kowalski był w prezydium zjazdu? Dziękuję bardzo, zdecydowana większość, może i wszyscy. Kolega Henryk Domian jest obecny? Jest z tyłu, też prowadzi zjazdy. Czy wyraża zgodę? Kto jest za tym? Dziękuję bardzo. To tam był trzeci podany. Jurek Ebertowski. Bo wcześniej było sobie zgłaszane. Tam stoi. Czy wyraża zgodę? Kto jest za tym,
a Biurek Ewertowski w Klub Prezydium Zjazdu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś osoby, może kandydaci chętni z sali? Na razie nie ma. Ja poproszę te osoby, można jeszcze w trakcie zgłosić kogoś do Prezydium Zjazdu.